Struzik, trener drugiej naszej prezentacji. Jak podeszliście do tego meczu? Czy była pełna koncentracja, czy jednak w głowach już był mecz z Węgrami? Oczywiście, że zawsze jest pełna koncentracja, chęć. Sport zna wiele takich przypadków, gdzie zdecydowany faworyt przegrywa. No, dzisiaj zdarzyliśmy się z zespołem, który był dobrze dysponowany, w niej zlekceważył nas, grał dobrze twardo w obronie i wykorzystywał wszystkie nasze pomyłki. Czy Norwegia to rzeczywiście teraz najlepszy zespół w kobiecym handbalu? No, patrząc po wynikach, które w tej grupie osiąga, no, zdecydowanie wygrywa ze wszystkimi. To turniej ten jest bardzo, bardzo długi, wyczerpujący. Zobaczymy, ale no, zderzyliśmy się ze zespołem dzisiaj, który no, gra bardzo dobrą piłkę ręczną. Wasza prędkość wyprowadzania kontr to wręcz kosmiczna u Norweżek. Dokładnie, no nic dodać, nic ująć, należy do tego dążyć, żeby grać w ten sposób. Jeszcze jakieś już mówimy o Węgierkach, w dzień przerwy, jakie plany oprócz tego, że trzeba po prostu wygrać? No na pewno będziemy do tego meczu dobrze przygotowani, włożymy wszystkie swoje siły i umiejętności w to, żeby ten mecz wygrać. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.